Przede wszystkim z tego miejsca chciałbym podziękować samemu sobie za to, że obejrzałem to spotkanie, że zdecydowałem się wcześniej, że poświęcę czas w piątkowe na obejrzenie tego spotkania i że obejrzałem je do końca. Bo w końcówkach każdego meczu, który tutaj omawiam na kanale zawsze sobie zapisuję jakiś przykładowy wstęp do filmu. Zazwyczaj robię to jakoś 5 minut przed końcem meczu i są sytuacje w innych meczach, że no zmieni się raz to zakończenie, bo tam w 90 minucie padnie gol, ale czegoś takiego jak dzisiaj to ja dawno nie przeżyłem. Już myślałem, że będę musiał mówić, że Brookebet awansował po tym, jak sędzia trochę im pomógł jednak przy tym rzucie karnym. No ale teraz już mogę powiedzieć, że to co yy, sędzia dał mnie, cieczy, potem zwrócił w 90 którejś minucie łks Ten wynik poza tym, że nie Nieciecza nadal nie jest pewna awansu do Ekstraklasy, chociaż mimo to nadal jest w stanie go osiągnąć w tej kolejce, daje eks owi przede wszystkim grę w barażach, pewną grę w barażach. Nie wiadomo jeszcze z jakiego miejsca, ale najważniejsze, że w barażach. I wiadomo, że kibice eks u Łódź przed tym sezonem na pewno mierzyli, nawet w trakcie, na początku tego sezonu mierzyli w bezpośredni awans do Ekstraklasy, natomiast... Wydaje mi się, że EKS na tle poprzedniego meczu z miedzią Legnica prezentował się dzisiaj naprawdę fajnie. I samo zwolnienie Ireneusza Mamrota było jakimś impulsem do lepszej gry łodzian. Chociaż bądź co bądź ta stawka barażowa w tym sezonie będzie wydaje mi się bardzo silna bo i Tychy, i Arka, i Górnik Łęczna, albo Mieć Legnica, albo Odra Opole <grydy> na pewno mocno będą mierzyły w ten awanse, to mimo to uważam, że ŁKS jest naprawdę na dobrej pozycji do tego, żeby wywalczyć ten awans po barażach. Zresztą to, co robili dzisiaj Dankowski z Trąbką, no ludzie kochani, ja dawno nie widziałem tak zgranego duetu dośrodkowującego, strzelającego, Dankowski dzisiaj takie piły wrzucał do trąbki, że po prostu głowa mała w pierwszej połowie. Zresztą trąbka mógł strzelić dwie bramki, a nie jedną, bo mieliśmy ten strzał jeszcze przy stanie 0 do 0. Gdzie Loska gdzieś tam chyba dłonią tylko to odbił. No dobra, to do na I przy tym drugim golu łks u nie do końca przyglądałem się, yy, kto dośrodkowywał tą piłkę do trąbki. No, ale potem powtórka mi pokazała, że no znowu był to Dankowski. I jestem naprawdę ciekawy, czy to było trenowane, czy to po prostu tak jakoś ze zgrania wychodziło samo z siebie. Jeśli byłbym na konferencji prasowej, to zapytałbym o to trenera ŁKS-u. Chociaż wydaje mi się, że na konferencji prasowej będą dominowały raczej inne pytania, pewnie coś typu kontrowersji, tych potem bijatek pod koniec, bo tam w ktoś... Dość... No, nierozsądnie się zachował dając z bara, tam widzieliście pewnie w powtórce. A A Brookbet... Brookbet pokazuje mi natomiast, że postawienie kropki nad i w momencie, kiedy jesteś naprawdę już tego bardzo blisko, jest cholernie trudne. Bo już mówiono, że ten Brookbet to już na pewno, że w tej poprzedniej kolejce to mimo tego, że wyniki pod Brookbet się nie ustawiły, no to w tym, Opol, w tym opolu będzie już Hermisik na bank. No i tam przegrali, przegrali dzisiaj w Łodzi. No i mają jeszcze szansę na awans w tej kolejce, nawet tylko muszą patrzeć na wynik meczu GKS-u Tychy. Chociaż pamiętam jeszcze te lata przed awansem. Tym pierwszym brukbetu do Ekstraklasy, no to różne rzeczy się działy. Pamiętacie, może, mecz niecieczy z Olimpią Grudziąc na własnym stadionie bodajże w 2012 roku. I tam bramkarz, bramkarz Olimpii Grudziądz strzelił gola w główką w końcówce meczu i nawet przepraszał potem publicznie na Facebooku, z czego powstało kilka artykułów. Jeśli pamiętacie, to dajcie łapkę w górę albo napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy. Także to spotkanie daje nam odpowiedzi na kilka pytań, natomiast bardzo dużo kwestii nadal jeszcze jest nierozstrzygniętych a mogą rozstrzygnąć się jeszcze w tej kolejce w przeciągu soboty i niedzieli. Także ja nie będę przedłużał, zapraszam Was do oglądania kanału Tradaj, subskrybowania na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj i do posiadania dobrego humoru, bo czemu nie? Co piękna pogoda jest, kurde.